Mamy wyjątkową okazję gościć w Lublinie wybitnych historyków zajmujących się historią Unii Polsko-Litewskiej. Nie tylko Unii Lubelskiej, ale w ogóle związków między Polską a Litwą. Między innymi tacy znakomici badacze jak profesor Robert Frost z Aberdeen, jak pani profesor Kiałpienę z Wilna, pan profesor Ryszard Szczygieł, nasz lubelski wybitny historyk, jak również historycy z Białorusi, Ukrainy i z innych ośrodków polskich niż Lublin zajmujący się historią Unii Polsko-Litewskiej. Dyskutujemy o tym, jaką wartością dzisiaj jest Unia Lubelska dla nas w Lublinie, ale też szerzej dla Polski, szerzej dla Europy Środkowej i Wschodniej i w ogóle dla Europy. Lubelska, Unia Polsko-Litewska, to nie był chyba model dla Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że nie ma podobieństw. Liberum veto jeszcze żyje. Gdzie? W Radzie Ministrów Unii Europejskiej. Bo właśnie każdy państwo suwerenne chce, żeby mógł powiedzieć nie. Nie akceptujemy tego. Więc musimy dalej dyskutować. I tak właśnie była zasada na Sejmie Polsko-Litewskiej jednomyślności, że my musimy dyskutować, dopóki jest konsensus, zgoda. Więc w pewnym sensie są paralele. O tym, że jest to wartość istotna z punktu widzenia europejskiego, najlepiej świadczy znak dziedzictwa europejskiego przyznany Lublinowi jako miejscu Unii Lubelskiej w 2015 roku przez Komisję Europejską. Tym znakiem nagrodzona została Unia Lubelska jako wartość niematerialna, reprezentowana w przestrzeni miasta przez trzy zabytki, trzy miejsca, które z tradycją i z samym zawarciem Unii Lubelskiej są związane. Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, Bazylika Ojców Dominikanów wraz z klasztorem, obiekt związany z tradycją Unii Lubelskiej od momentu jej zawarcia, a trzeci, nie mniej istotny, pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. Ten obiekt jest dzisiaj jednym z najważniejszych pomników, jakie mamy w Lublinie, a być może najważniejszy. Lublin siłą rzeczy jest centrum uwagi. To tutaj ta Unia była zawarta, poprzedzona sporami, dużymi emocjami. 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej pozwala znakomicie nasze miasto promować przez jego fascynującą zresztą historię. Ale to, że tutaj elity dwóch narodów, dwóch państw gromadziły się i debatowały o przyszłości, niewątpliwie jest powodem do satysfakcji.